80 kurwa. Jesteśmy u Pit Bike Ridera. Przyjechałem niesprzedanym motorem jeszcze, czyli TTR-ką. Trochę mi łańcuch przeskakuje, bo już zęby są do stożka. Trzeba będzie napęd zmienić z tyłu, no zębatkę w szczególności. Ale dzieje się. Pit Bike Rider tutaj łuk zrobił. Sprawdzimy, jak się w niego wchodzi. Zawadził pod nóżką, ale weszedł. Pod nóżką zawadziłeś, tak przeorałeś, kurwa. Ja próbowałem wejść z tą. Za chuja mi nie idzie na jazda dwusuwem. Kurwa mać. Po prostu można jeżeli jeździć, ale dwusuwem nie umie wchodzić, za chuja. Tam trzeba było, wiesz, by przygazować, nie? Dojechać z rozpędu z gazem, szczelić ze sprzęgła, cały gaz, kurwa, i byś weszedł w zakręt. A takim MRF-em czy czymś, to jest tak delikatnie teraz, może teraz trzeba tak wejść szerzej, żeby pod nóżką nie zahaczać, ale wyrzuci. A wyrzuci, no bo jest jeszcze za miękkie. Za miękkie. Nie, no dobrze, jest tylko, wiesz. To trzeba by było podsypać. O, podsypać, żeby to siadło i wtedy, kurwa, dziot. Gdzie jest ten drugi łuk, co mówisz? Dwa łuki, takie dwa, trzy łuki, mówisz, że zajmie. Jest ten. Dwa łuki, takie fajne są. Ten i ten. No, jest starty. Ciekawe, czy się uda mi teterko wejść. Tutaj MRF-em wchodzę na lecie, bo jest płytko. Ale taka ziemia się fajna zrobiła. No mówię ci, chłopie, że tutaj jak zbierasz to wszystko. Bo to chodzi, że teraz już jest podrównane, nie ma tych kurwa kretówek, nie ma tego wszystkiego i jest glan coś coś. Bronami wjechał, o stary. Na początku było coś takiego, takie darnie, nierówne, a teraz po prostu jest miód malina, do zapierdzielania jest idealnie. Którą chcesz wchodzić, to wyżej? Bandę czy to niżej? Szczerze? To ja ci powiem, że jak się pojeździ dłużej, to się tu kilka band porobi. Wiem, ale ogólnie lepiej ci się w trój wchodziło. Tą 80 tu szłem tutaj, nie? Bo tu mi podnóżki. Tu podnóżki, no. Wiem, widzę. Sąsiady podnóżki. Zarane. Sąsiady podnóżki, jak upadłem i sobie jechałem tu wyżej, nie? Ej, to może ja przejadę. Przejadę się i spierdolę ci tor. To chyba masz, możesz pokamerować coś. Niech będzie Pit Bike Rider. Chyba. Mruga? Niebieskie? No, jest. Mam u patrz, jaka jest ziemia. Wiem, patrz. Kurwa. Normalnie na... Skrobać można. Pokażę. Ale początek zarąbiście zrobiłeś. Początek ci fajnie poszedł. To jest efekty upalania. Tu. Teraz pełną kitą. Jakby to powiedział Kuba. Ja się odsunę. No i teraz elegancko. Takie jajko. No może. Ja jeszcze mam trochę do duchu, bo ja się nie składam, nie? No. Ale nie, no fajnie to wygląda. Tu. Dawaj, teraz. Tylko uważaj na kolana. Thank you.
Ja ci powiem, że chyba za bardzo chciałem wejść z gazem, bo widziałem, że jak wjechać tu z gazem, odpuścić i potem przygazować, to... No tak. Bo ja chciałem wejść cały z gazem, nie? I wtedy mi tutaj w połowie tak zarzucało, że ja pierdolę. I wyrzucało mnie na twój motor. Mnie też właśnie, trochę się tego obawiałem, chciałem go przestawić, ale... A to też trzeba umieć wejść, no. Jakby potrenował trochę... Chcesz jeździć na dużych kołach, a nie na mniejszych. Tak, 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 dokładnie. To są koła 16-19. Na mniejszych opiekunach. Dobrze, ja sobie jeszcze potrenuję. Trzeba. Patrz, kurde. Już mi... Coś ty to zrobił. A, z dymka. Trzeba bardziej... Za bardzo kurwa napierdalał. To za woda. Do końca nie zawsze. Teraz mi pękło, jak zacząłem jeździć. No, przy tej mocy. No, ciężko się utrzymać. O, odpalanie teterki. Pokażę wam, dlaczego teterka jest dobra i jest zrobiona specjalnie dla młodych ludzi. Po pierwsze, kopek w ogóle nie odbija. Nie ma szans, żeby wam kopek odbił, bo moduł jest zapłonowy z dwoma kątami wyprzedzenia. Po drugie, przełożenie na zębatce od kopka jest takie, że kopka można odpalać ręką. Znaczy motor można odpalać ręką. O kurwa. Bieg. Odpalili na biegu. Na biegu nie odpalać. Teterki w szczególności. Wow! Jeszcze jeden. I minus normalnych motorów. Trzeba szukać luzu, nie? Tak ten RFM zbijasz na sam dół. Odpaliłem teterkę. I nie, że jest słaba kompresja. Od razu. Pan, jak to zrobił. Teraz było dobrze. Cie? Już wiecie, dlaczego pan MRF miał trzecie miejsce. Patrzcie, jak napierdziela. No i ta, bywa, nie? Czasami wyrzuci, nie? Tak? O wiele, wiele lepiej. No. Większa kontrola. Tak. Tak to mnie wypierdalało zawsze. Polecam moją technikę. Rafał, znaczy się, pan MRF skorzystał. Jak prawdziwy motocross. Odpuszcza gaz. To jest to. Nie no, jest też różnicy. Nie ma co porównywać. No. Ale wiesz. Teraz o wiele lepiej mi się nam schodzi. Możesz zgasić. Znaczy tego. Baterka, nie to, to ja trzymam. Nieporozumienie? Znaczy no, mówię ci, że takie bandy są fajne, bo jak na przykład załóżmy w Rzeszowie, to masz takie duże bandy, no nie? No nasypane, no. Nasypane, a takie bandy zazwyczaj się na cross country robią po jakimś czasie. No, przejdzie parę razy. Nauczyć się jeździć, wchodzić w takie bandy, to jest potem... Ja i tak mam problem, bo chujowo się składam. Nie, dobrze ci potem szło. Ale jak się składam, to bardziej składam motor, a nie siebie. Aha, o to chodzi. Jest, na to nie zwracałem uwagi. To może być problem, przy większej prędkości może mi wyjebać. Fajny tor, bo można sobie potestować różne techniki. No właśnie. Podszkolić siebie, niekoniecznie od razu, kurde, wszystko trzeba umieć. Przyjeżdżacie tutaj do Pitbike Ridera, pytacie się go, jak wchodzi w taką bandę i kurwa, ja od razu... Ja was nauczę. Czy przejazdy, już lepiej dla mnie idzie. No. No. Jak co, to się polecam. No, pokaż im, jak się wchodzi. Nie. Nie no. Pitbike Rider boi się tego motoru. To jest za szatan. To jest szatan. Czekaj, podłożymy... Prawdziwe enduro musi mieć podnóżkę. Tak. Jeszcze kask ze ściągną. Zarąbiste, bo tu się banda robi, nie? Co jest? Gdzie no. Jest ziemia, jest ulica. Wryjesz się w to. Tutaj jeździsz i nic się nie dzieje, nie? No. Tutaj wiesz, było nasypane, jeździłeś. No i wyrzucało, nie? Wywalało. No. Jak wyjechałeś na to luźniejsze. Ale jak się trzymałeś na tym grubym, na tym twardym, no. I trzeba się grubo wstawać na kolano. Kolano wystawiasz? Teterce trochę mam za niską kierownicę, kurwa, zajebałem na początku parę razy. Tak mnie kurwa teraz napierdala, ale... Ja też muszę zmienić w swojej kierownicy w końcu. Na wyższą, nie? No.
No bo jakbym chciał tutaj wchodzić, to sobie zapraniaczy ubrać na kolana. Ale ci mówię, no kurwa, no trzeba z tym ruszyć, bo kurwa, najgorsze jest to, że ja ci kurwa tutaj mało co pomagam. Co? Ja ci za mało trochę pomagam. Ja to nic nie robiłem praktycznie. Kurwa macie, idziemy i będziemy pomagać. Pomagać będziemy pitbike riderowi z torem, kurde. A cóż, że nawet u mnie nie musielibyśmy robić toru enduro, nawet u ciebie tu można byłoby pierdolnąć. Tam, w tych Paryjach, tam zawsze błoto jest. Tam do mojego domu ile się ciągnie? Chyba jest 500, nie no, 300 metrów? No może nie, nie no, z 300 by było. Może być 300 metrów. I pomyślę, że to wszystko do zagospodarowania. Będzie przyszły. Ale nie ma sprzętu. Motopark. Nie ma sprzętu. No, jedyny sprzęt to są te właśnie ręce, kurwa. Tak, te ręce? Oj, zapierdala. Jedzie ekipa. Pomoc techniczna. Jak oni tu przyjechali, to ja nie wiem. Chłopie, to jest dopiero auto, kurwa. To jest auto, nie te kurwa. No, Polo jedynka to jest chyba? Napęd na. Zależy ile osób jest w aucie. No, zależy. Jakby tu wjechał, to bym to podziwiał. Z tego największego. Jeszcze, ej, torem niech się. Dawaj na dół. Torem się, niech się przejedzie. Zjeżdżaj. No. Teraz czas na reklamy. No, nabiera to co nieco nie, już. Ale nie, wiesz, trzeba będzie dwie bandy porobić. Jedną tą szeroką i jedną taką wąską, kurwa, co wiesz. Bo takie wąskie to trzeba umieć wchodzić. Też trzeba umieć. A to ma być trening. Tak. Dobra, bateria mi się kończy. Słyszę. Odznaki kaszlu. Niemieckie. To ja się żegnam. 3, 2,